serdecznie. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na temat naszego kierunku architektura krajobrazu. Dzisiaj jednak nie będziemy mówić o tym, co w trakcie studiów, ale co można robić po ich ukończeniu. Ale zanim Wam to zaprezentuję, chciałabym, żebyście kogoś poznali. Naszą bohaterkę, magister inżynier sztuki ogrodowej, panią Patrycję Sterczewską. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Patrycjo. Jak zaczęła się pani przygoda z projektowaniem zieleni? Moja przygoda z projektowaniem zieleni zaczęła się bardzo wcześnie, bo moi rodzice są ogrodnikami, więc jak ja byłam mała, to rosłam razem z tymi roślinami, więc potem stwierdziłam sobie, że rozwinę tą wiedzę dotyczącą ogrodnictwa i roślin. I poszłam na studia w tym kierunku. A jak wygląda pani praca? Tak gdybyśmy chcieli zacząć od początku. Przychodzi klient, inwestor z działką, konkretnym terenem i co dalej? To znaczy tak, na samym początku ja zbieram taki wywiad dotyczący tego, co inwestor chce sobie na tej działce w przyszłości umieścić. Czyli na przykład, czy to ma być podjazd, czy to ma być jakaś mała architektura, altana, czy to ma być projekt oświetlenia też dotyczący tej działki, tak? Więc tutaj wszystkie informacje sobie zbieram. Jeśli inwestor decyduje się na współpracę, to zaczynamy współpracę, robimy inwentaryzację, podpisujemy umowę oraz jako następnie robimy dwie koncepcje zagospodarowania całej działki. W tych koncepcjach uwzględniam takie bardzo proste ułożenie tej działki, czyli w którym miejscu ma być podjazd, w którym miejscu ma być właśnie ta altana i wszystkie inne elementy, które są najważniejsze. Po zaakceptowaniu koncepcji przechodzimy do projektu wykonawczego, w którym są już konkretne obmiary, wymiary, dobór materiałów, dobór kostki, mała architektura, tak? Więc to już to mamy ten projekt wykonawczy. Na samym końcu mamy wizualizację. Znajdujemy się na działce, na której planowana będzie inwestycja zagospodarowania terenu. Jak przygotować taki teren przed rozpoczęciem inwestycji? Więc przede wszystkim, z racji tego, że to jest działka aktualnie w budowie, to jest tutaj bardzo dużo wszystkich śmieci, pozostałości z tej budowy, więc przede wszystkim trzeba całą tą działkę oczyścić właśnie z takich rzeczy, czyli z pozostałości cegieł, pustaków, jakichś zapraw. Następnie, mając już projekt, możemy sobie bezpośrednio na działce wymierzyć, w którym miejscu ma być jaki element zaprojektowany. Więc przygotowujemy wszystkie, na samym początku przygotowujemy wszystkie prace ziemne, tak? Czyli wszystkie najcięższe prace, typu jakaś kostka brukowa, typu niwelacja terenu. Natomiast na samym końcu, jako wisienkę na torcie, dodajemy po prostu te rośliny. Od czego rozpoczyna się dobór zieleni? Przede wszystkim musimy zobaczyć, jakie warunki aktualnie panują na działce. I na tej działce widzimy, że jest bardzo mocne nasłonecznienie. Praktycznie na tej działce nie mamy żadnych drzew, które dawałyby nam jakikolwiek cień. Więc przede wszystkim nasłonecznienie. Druga kwestia to jest to, jaka jest ziemia aktualnie na działce. Zdarzają się takie działki, gdzie inwestorzy mówią, że jest bardzo słaba ziemia i faktycznie ta ziemia jest słaba, że trzeba ją wymienić bezpośrednio pod rośliny. Więc jeśli mamy wymianę ziemi, to mamy znacznie ułatwiony ten dobór roślin, bo możemy zaplanować rośliny pod jakby nową ziemię, tak? Następnie mamy budynek. Też trzeba zwrócić uwagę na budynek, bo jeśli mamy duże okno, to nie możemy przed tym oknem posadzić wysokich roślin, które nam zasłonią wpadanie światła do pomieszczenia, tak? Żeby nie dawały nam bardzo dużo cienia. No i kolejną kwestią jest też to, że czasami są inwestorzy nie żyją w dobrych relacjach z sąsiadami, więc planują na przykład wysokie żywopłoty, albo na przykład mamy jakieś na działce
widoki, które są atrakcyjne bądź też do zasłonięcia. Czasami gdzieś na działce sąsiedniej są jakieś ruiny czy coś chcą, to te widoki nie są za bardzo atrakcyjne, więc po prostu je zasłaniamy wyższymi roślinami. Natomiast te atrakcyjne odsłaniamy, wiadomo. Więc to tak pokrótce. Czy warto jest zrobić taką analizę gleby przed na przykład inwestycją? Warto, tak jak najbardziej. Zwłaszcza robi się to na inwentaryzacji. Możemy rozpoznać gatunki, które aktualnie występują naturalnie jakby na tej działce. To już nam dużo powie o tej ziemi. I dodatkowo możemy zrobić sobie badanie kwasowości ziemi, tak? Więc zobaczyć, czy ta ziemia jest bardziej kwaśna, czy ona jest zasadowa, czy ona jest piaszczysta, czy jest gliniasta, więc jak najbardziej tak, to jest dobre rozwiązanie, żeby zrobić taką analizę. I kluczowe do dobrania odpowiednich gatunków. Dokładnie, tak, żeby one rosły. Jakie są jeszcze istotne elementy przy doborze roślin, zieleni, poza oświetleniem oraz podłożem, jakością gleby? To znaczy tak, przede wszystkim są to preferencje klienta, czyli jeśli chce mieć ogród, który nie będzie zbyt kolorowy, tylko chce mieć w jednakowej tonacji, na przykład w tonacji fioletów, to tutaj dobieramy rośliny kwitnące pod dany kolor. Natomiast ważną sprawą jest też to, żeby dobrać te rośliny w taki sposób, żeby ta ciągłość kwitnienia była przez cały rok, czyli żeby coś kwitło wiosną, latem, jesienią, tak, żeby ta ciągłość kwitnienia była zachowana. Następna ważna sprawa jest taka, czy chodzi nam tylko i wyłącznie o rośliny, które są karłowe, czy chodzi o rośliny, które są większe. Będą wymagać więcej pielęgnacji i pracy w trakcie również takiego. Tak, jeśli chodzi o pielęgnację, też jak najbardziej. Natomiast tutaj w większości klienci w większości decydują się jednak na rośliny mało wymagające. Pomimo tego, że to są rośliny mało wymagające, to przy nich i tak trzeba jakąś tam pielęgnację, chociaż podstawową, zrobić, więc trzeba o tym pamiętać. Natomiast chciałabym powiedzieć o tym, że jeśli mamy bardzo teren nasłoneczniony, tak jak na tej działce, to możemy tutaj zastosować wiele większych roślin, które nam tego cienia deczko zrobią na tej działce, więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Czyli jeżeli mamy teren mocno nasłoneczniony, to również należy chyba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu tego terenu, podlewaniu tych roślin, ale również o odwodnieniu, bo również mamy pogodę taką w Polsce zmienną. Więc tak, trzeba jakby na wszystkie sytuacje się przygotować. Przygotować, dokładnie. Jeśli chodzi o odwodnienie, to możemy zrobić jakiś większy zbiornik, do którego ta woda z całej działki będzie spływała, a dzięki takiemu zbiornikowi możemy pozyskiwać tą samą wodę do podlewania całego ogrodu. Jeśli chodzi właśnie o nawadnianie automatycznie, to jest to świetna sprawa, dlatego że ona zaoszczędza nasz czas i pieniądze. To jest fakt, że przy zakładaniu takiego automatycznego nawadniania ten koszt jest troszkę większy, natomiast to nam się zdecydowanie rozbije potem na kolejne lata użytkowania tego ogrodu. No i tak jak mówię, zaoszczędzi nasz po prostu cenny czas, którego jest teraz bardzo mało, powiedziała. Czyli również trzeba to o tym pomyśleć na etapie projektowania, tak, i zagospodarowania danego terenu. Tak, dokładnie, dokładnie. Czy warto zaprojektować i zaplanować na działce oświetlenie? Jak najbardziej, dlatego że wtedy możemy użytkować ogród także nocą, czyli podświetlamy wszystkie ciągi komunikacyjne, możemy też zastosować super efekty wizualne, na przykład podświetlenie jakichś większych drzew, które mają dobrze rozbudowaną koronę od dołu, gdzie taki efekt będzie bardzo estetyczny, no i będzie też łatwiejszy właśnie w użytkowaniu tego ogrodu, tak jak powiedziałam, nocą. Czy możliwe jest wprowadzenie zmian do projektu? Tak, jak najbardziej. Największe zmiany są wprowadzane na etapie koncepcji, kiedy to dyskutujemy na temat całej działki i na temat tego, gdzie jest ułożona, gdzie jest ułożony jaki element. Także to są takie największe zmiany. Potem możemy wprowadzać jakieś korekty, ale na etapie tego rysunku wykonawczego, tych elementów wykonawczych, wprowadzamy małe korekty, czyli na przykład zmiana nawierzchni, typu na przykład dobór kostki, lub zmiana opraw oświetleniowych, tak? To są takie mniejsze. Natomiast tak jak mówię, te największe zmiany są wprowadzane zawsze na etapie koncepcji, gdzie to jest taki funkcjonalny plan, od którego wychodzimy do całego projektu wykonawczego.
Jaki jest dotychczas największy projekt, jaki Pani zrealizowała? Jeśli chodzi o największy projekt, to myślę, że to jest projekt ogrodu, gdzie różnica terenu pomiędzy jednym końcem działki a drugim była ponad 2 metry. Na tej działce trzeba było zaprojektować tak teren w taki sposób, żeby można było z niego swobodnie korzystać. Więc myślę, że to jest taki największy projekt. Będzie on realizowany w okolicach Częstochowy. Dziękujemy w takim razie za rozmowę i rozwianie wszelkich wątpliwości co do projektowania, planowania danego terenu. I dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. Ja też jeszcze chcę powiedzieć, że do przyszłych studentów i aktualnych, żeby wybrali pracę, która będzie ich satysfakcjonowała i była dla nich przyjemnością. Mam nadzieję, że choćby w części udało mi się pokazać, co można robić po architekturze krajobrazu. Jak widzicie, jest to zajęcie szalenie interesujące, rozwijające, w którym każdy dzień może przynieść mnóstwo nowych pomysłów i inspiracji.